Jak dopiero co dowiedzieliśmy się, to druga w historii rynku Katalii jest tak duża emisja. Oczywiście nas to bardzo cieszy, że po pierwsze mogliśmy po dobrym koszcie w naszej ocenie uplasować tak duży wolumen, bo to jest 1,750 milionów i jeszcze była na subskrypcja. To tylko świadczy o możliwości polskiego rynku, bo te pieniądze wszystkie zostały objęte przez polskich inwestorów, a więc nie sięgaliśmy tutaj po inwestorów zagranicznych, to różnego rodzaju fundusze. Około 50 Czech, a z chwilą, kiedy dochodzi do dopuszczenia tych obligacji na rynku Katalisk, będą mogli w nie inwestować i na nich zarabiać wszyscy inwestorzy łącznie z indywidualnymi. Oczywiście wszystkie te środki zostaną przeznaczone na realizację przez nas naszego programu inwestycyjnego, który w całości w okresie 2014-2023 obejmuje wolumen 37 miliardów złotych, a więc jest to jedno z dodatkowych kolejnych źródeł pozyskiwania finansowania naszych inwestycji. Ponieważ mamy centralny system finansowania, to nie są to pieniądze znaczone, natomiast oczywiście, że w roku tym bieżącym, 2015, właśnie zwiększymy nasze zaangażowanie przez to, że rozpoczęliśmy naszą kluczową inwestycję, budowę bloku 910 MW w Jaworznie. Cała inwestycja to jest ponad 6 miliardów złotych, więc to jest, pokazuje skalę kapitałochłonności tej inwestycji. Ona będzie realizowana oczywiście przez okres około 5 lat i w 2019 roku ma być przekazana do eksploatacji. Ta inwestycja, mimo że to będzie nowa inwestycja, to jest inwestycja, można powiedzieć, odtworzeniowa, dlatego że równolegle będziemy w tym okresie wycofywać podobny wolumen starych mocy. Mamy bloków o mocy 120 MW 8 takich bloków i część z nich będziemy musieli w tym okresie wycofać, także nie będzie niestety przyrostu w polskim systemie tej mocy, dlatego że część tych bloków musi być z powodów i zużycia ekonomicznego i technicznego wycofanych, jak również z powodu już niespełniania w przyszłości norm, surowych norm środowiskowych, jakie niesie Unia Europejska.